to jest skandal. Wyprzedza mnie. Pirat drogowy. Ale mnie wyrąbał. Mam samochód. Damian, pozdrowienia, jak będziesz oglądał ten filmik. Trailer zaplombowany. Zerowa jazda. Udajemy się mniej więcej w tę samą okolicę. Ja planuję natomiast się dojechać aż do samego klienta, do spać na firmie, czyli do pokonania mam dokładnie 10 godzin czy 50 minut. W normalnych warunkach bym tam nie dojechał, nie jesteś w stanie dojechać, bo to jest właściwie już w Baltimore, pod samym Baltimore. Także rozpoczynamy kółko kolejne, wyprawa tam, gdzie zwykle, w znane tereny. I mam nadzieję, że i tym razem wszystko ułoży się pomyślnie, aczkolwiek moja dniówka zaczęła się od przygody. W drodze do pracy miałem wypadek. Jakiś dupek wjechał mi w tyłek. Już przed samą pracą jechałem sobie spokojnie i widziałem tego kolesia, mijałem go. To znaczy on mnie minął dwukrotnie na światłach wcześniej, jadąc ewidentnie dużo za szybko. Pewnie jechał z 60 na 40. Tak śmignął po mnie dwa razy. Wiedziałem, że w ogóle nie zwraca uwagi. Albo jest pijany, albo bawi się telefonem. Chyba ta druga opcja okazała się prawdziwa. Bo jak z nim rozmawiałem, no to co najwyżej miał kaca. No i policja, raport. Teraz ubezpieczalnie. Jak wrócę we wtorek, chcę podjechać i zrobić wycenę, bo ze względu na tą dżumę panującą w powietrzu, wiszącą, to nikt nie pracuje normalnie. I tak kalipa. Samochód nie jest bardzo dużo uszkodzony, jedynie tylny zderzak będzie do wymiany, ale sam nie wiem, czy w ogóle będę to robił, czy po prostu kasy wezmę. Zobaczymy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Ja sobie jadę spokojnie. 72. Tu jakiś maruder próbuje mnie zdublować. To znaczy, ja będę maruderem, jak on mnie zdubluje. Jakiś gościu zasuwa i mi mruga. Muszę go sfilmować. Konwój na wschód. Coś wam pokażę. Wpisując się w polską tradycję pandemii dżumy panującą teraz w świecie,
zachodu i nie tylko. No to jest mój drugi chleb w życiu. Ten wyszedł bardzo niski. Położyłem jednak za mało ciasta, ale upieczony swoją własnym wysiłkiem na zakwasie. Pierwszy wyszedł wspaniale, drugi jest o połowę mniejszy, bo krótko rósł, nie miałem czasu. Wiadomo jak to jest z czasem. Poza tym dodałem trochę miodu oraz słonecznik. To już miało efekt. Ale pyszny będzie to pewne. Wspinaczka na przełęcz górską, przeprawa przez Appalachy i się rozpadało. Pogoda nam nie sprzyja tej wiosny, bo strasznie dużo pada i jest chłodno. Końcówka kwietnia, a temperatury w dalszym ciągu niskie. Nie tak wygląda normalna wiosna na tych w tym regionie, ale cóż. Natomiast przed nami jeszcze około 3 godziny 15 minut drogi, 200 mil. Ja mam taki cel, aby na dzisiaj dojechać do samego końca, pod klienta. Tam mam dwa ordery do zrzucenia i trochę tam zajmie, bo to nie są te normalne palety, to są takie krejty, to takie skrzynie różnowymiarowe i oni tam wcale szybko nie rozładowują. I bardzo mi się opłaca nie zaczynać książki rano, bo zmarnuję na to z półtorej godziny. A wiem, że już mam załadunek. Powrócmy więc. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z moją myślą, zrobię szybko 4 rozładunki i od razu załaduję, to ja w wtorkowy dzień będę bardzo szybko z powrotem. I to była rewelacja, no bo muszę zrobić wycenę samochodu. W związku z tym wypadkiem muszę podjechać do mechanika i dostać estimate. No ale szkopuł polega na tym, że do samego klienta mam teoretycznie według GPS-a mam dokładnie 11 godzin, jakieś 7 minut, troszkę ponad 11 godzin, więc czasu legalnego jazdy mi zabraknie. Natomiast to jest mierzenie czasu przez GPS-a trokerskiego, prawda? Ja jeżdżę po swojemu, a dodatkowo w tych czasach dżumy ruch na drogach jest znikomy i jeździ się po prostu szybciej. Dodatkowo ja się śpieszę, więc myślę, że zaoszczędziłem jakieś 15-20 minut, uda mi się zaoszczędzić na tej dniówce i przyjechać tam w miarę sensownie i bezpiecznie. Spanie na parkingu na takiej małej industrialce i powinno być ok. Ale ironia losu, pomimo tego, że ruch jest znikomy na drogach, to miałem rano wypadek, co nie? Pusta droga praktycznie. 3 pasy. Ja jechałem środkowym. I ten gościu też akurat musiał jechać środkowym i akurat musiał się wpieprzyć we mnie. Wszystko jest takie trochę bardziej irracjonalne w tych ostatnich miesiącach. Jakby postawione na głowie jeszcze bardziej niż normalnie. Normalnie Franz Kafka. To się nazywa dobra akcja. 17 minut mamy zapasu, a jestem już niemalże u celu. Tymczasem zapadł już zmierzch i zrobiło się ciemno. Pustki na drogach, masakracja. Jak się teraz jeździ, to wam mówię coś niepowtarzalnego. Zupełnie nie ma korków. I to jest to, co ja dzisiaj dokonałem tego, to jest nie do wykonania w normalnych warunkach drogowych. Ze względu na to, że jeździ się po prostu o wiele wolniej. A już zwłaszcza w tych aglomeracjach miast wschodniego wybrzeża korki są znacznie bardziej dotkliwe niż gdzie indziej w kraju, więc efektywność pracy spada. I dojeżdżamy. To jest taka mała
industrialka wepchnięta, wciśnięta gdzieś na siłę między osiedle mieszkaniowe. I mój plan jest rozłożyć się na i normalnie świeci tutaj z boku na parkingu. Nie obawiam się niczego, bo tutaj raz już tą sztukę poprawiałem, ale to było jeszcze zanim jaką szczepionkę? Zanim wprowadzili tachografy, tutaj spałam już raz lub dwa, więc wiem, że tutaj jest bezpiecznie. Bo Baltimore jako takie to nie jest okolica, którą należy ważyć lekce, prawda? Tu można dostać łatwo. W zęba. Żeby tylko. Dobra. Nie widzę, co tam się dzieje z tyłu. To tyle. Do jutra. Na razie. To mnie jeszcze ciekawi. Wiecie co? Ile przejechaliśmy dzisiaj? Jaką wykonaliśmy robotę? Spodziewam się, że... Czyli tak. Aha, to mi kolega coś wysłał. Pewnie jakieś... 14 minut zostało, więc 9 godzin 46 minut. W tym czasie przejechałem 711 mil według troka. Bardzo niskie spalanie, 5-6, bo był potworny wiatr. Przez pół trasy wiało mi po prostu w pysk. A IFTA, trip report, all i dzisiejsza trasa będzie pokazywała pewnie 720, to jest pewnie z 10 mil różnicy, 722 nawet, to prawie 12 mil różnicy. Czyli przejechałem 722 milki. Ktoś z was napisał komentarz. Ja nie jestem taki dobry, jeżeli chodzi o liczenie tych cyfr. Mnie to nudzi, dla mnie to nie ma dużego znaczenia. Robię to dla was. Przynajmniej częściowo. Średnią prędkość chcę obliczyć, jak ja to obliczę. No policzmy 10 godzin i 75, a właściwie na odwrót 722 dzielone na 10 75, 67 średnia prędkość. Bardzo dobrze, dostatecznie. 67 średnia prędkość to nieźle. Ja założę takiego seala pod tytułem Totalna ściema. Na wszelki wypadek, bo jakbym ja tutaj spał, ktoś tutaj się kręcił, coś próbował kombinować, to przynajmniej będzie seal założony. Bo na pewno wzrosła przestępczość w tych ciężkich czasach dżumy. Ludzie tracą pracę, nie ma pieniędzy, a rząd amerykański zwykłego człowieka ma głęboko gdzieś. Praktycznie nie ma tu żadnej pomocy rządowej dla człowieka pracy. Natomiast w pierwszej kolejności pomaga się biznesowi, korporacjom i takim ważnym gałęziom organizmu gospodarczego jak cruise liner ships, cruise liners, czyli wycieczki wielkimi statkami. Oni dostali pierwszy bailout. Fenomenalne. Jestem dumny z tego kraju. I tak wygląda miejscóweczka na dzisiaj, prawda? Super temperatura, chłodno. Będzie się bardzo fajnie spało i cichutko. To nie jest truck stop. To nie jest rysarejka, gdzie nieraz jest głośno. To co?
robimy papiery i odpoczynek. Do jutra, cześć. Dzień dobry, dzień dobry. Jakiś fajny trok odbije się tam w lustrzanym oknie. Och, pora wstawać. Wszystko mokre, tak jak wczoraj. 7 rano czasu Chicago dochodzi. Przepraszam. A więc 8 lokalnego, więc ja muszę podtoczyć się te dosłownie 300-200 metrów pod dok do firmy za chwileczkę, bo oni prawdopodobnie za chwileczkę będą otwierać o 8. I dalej będę siedział w doku, niech mnie rozładowują. Trzeba się ogarnąć pomału. Zaczynamy. Pora rozpocząć dniówkę numer 2 tego kółka. Dniówkę, która z reguły jest najbardziej pracowita, więc dniówka rozładunków. Zobaczmy, jak ten ładunek się ma. Nienaruszony. Podjechać. Pomalutku, bez ruszania książki. O to mi chodzi, żeby nie startować książki. Na tym polega cała zabawa. Ale i tak, z tego co widzę, drugi stop będzie taki trochę nietypowy. Muszę tam zadzwonić, czy zadzwonić do dyspecza, żeby mi załatwił. Nie wiem do końca, gdzie ja mam tam wjechać. Wszystko jest takie podejrzane. Pyrkamy. Dobrze, więc wygląda na to, że jestem rozładowany i dopiero teraz włączyłem książkę. Więc tym sposobem zaoszczędziłem sobie za 3 godziny. Te 3 godziny oznaczają, że będę w domu wcześniej o 3 godziny. I to jest zajebiste. Bardzo zimna i deszczowa wiosna w tym roku.
landing gear też nieraz te przyczepy są takie, że trzeba samemu kombinować, jak podwiesić tą rączkę, prawda? To ja z reguły mam bungee cord z tyłu na catwalku, trzymam go na takie sytuacje jak tutaj, że nie muszę wychodzić, on jest z reguły tutaj normalnie zamontowany, że nie muszę wchodzić do schowków i szukać w schowkach tego, czego potrzebuję, tylko to jest pod zasięgiem ręki. Dobra, teraz rozładunek numer 2 generatorki. Muszę przynieść spray z silikonem z domu i tą gumę trochę, tą szczelkę popsikać, bo obniżanie szyby jest śmieszne. Tam będzie rozładunek taki troszkę nietypowy, bo to nie jest, nie mają doku i tak dalej, i na dodatek firma się znajduje tak w takiej dziwnej okolicy, jakby między drogą, prawda? No to jest ten budynek. Tutaj wjedzie droga z jednej i z prawej, z jednej i z drugiej strony, a wewnątrz jest budynek. Ja jakoś tam mam dojechać. Z reguły nie mam tego typu problemów, że mam za dużo czasu, a dzisiaj akurat tak. Z 10.24 ja mam tam 20 minut, a oni dopiero od 11 otwierają, więc akurat nie, wykręcę sobie legalną pauzę, zrobię papierki, znaczy pauzę, robię inspekcję teraz, prawda? Zrobię sobie legalną inspekcję, wyślę im papiery i będziemy pomału pyrkać. Ciekawszych załadunków cofań takich, bo jakby to jest właśnie ta ulica, która jest właściwie łącznikiem highwaya i z niej się cofa do tej wąskiej bramy i z tyłu jakaś jest mały budynek. Mam nadzieję, że wkrótce mnie tu rozładują, a potem jedziemy na ostatni. Dobra, rozładunek załatwiony, zrobił się korek. To ja korkuję. Nic to, czekamy na światło i lecimy na rozładunek numer 3, który jest moim rozładunkiem ostatnim i zarazem też jest moim załadunkiem. To się często nie zdarza. Bardzo się cieszę, że się zdarzyło tym razem, zwłaszcza w tych czasach, kiedy ciężko o powroty, prawda? Zasuwamy. Dobrze, dobry news jest taki, że znalazłem miejsce, a zły news jest taki, że ciasno jak cholera. Parkujemy.
dalimy radę. To najważniejsze. Chłopaki są na przerwie na lunch. A poza tym to są karpety, więc to pójdzie wolno. Ja mam tu sklep spożywczy chyba zaraz obok, ale nic nie potrzebuję. Ale często o takich rzeczach myślę, jak się jeździ w trasie, to nieraz człowiek się zastanawia, czy to byłoby dobre miejsce, żeby zrobić zakupy. Natomiast obecnie jest mi to niepotrzebne. Oczekiwanie. Tymczasem do celu pozostało jeszcze 14 godzin na pick-up numer 2, bo jednak skończyło się na tym, że jadę załadować jeszcze coś drugiego. To jest tylko jakiś partial, 11 palet. Poruszamy się w dalszym ciągu w kierunku wschodnim, a więc oddalamy się od domu. Do tego będę bliżej w Filadelfii, zobaczę, jak mi mapa będzie pokazywała, ale chyba wygląda na to, że powinienem wracać przez jakby górę, nie? 80. To mi zupełnie nie pasuje, bo to tracę pół godziny na tą drogę, albo więcej, 40 minut. I nikt mi za to nie płaci więcej. Gdzie? Później się okaże. Najpierw trzeba dojechać tam, gdzie należy dojechać i odebrać to, co należy, prawda? A potem się zobaczy. Wieczór wiatr.
i teraz tak. Okazało się, że mnie skierowali pod zły adres. To jest pierwszy news. Drugi news. 395. Zobaczmy, którędy właściwie najlepiej jechać. Ja wiem, którędy najlepiej jechać. Oczywiście 76. Glen Allen. Aczkolwiek... Bloomingdale. To nie jest ta droga, którą rzekomo powinienem wziąć, prawda? Ze względu na płatność highwayów powinienem jechać 90 na górę. Proceed to highlighted route. Norcie, ja tu chyba byłem raz. Tak, ja tu byłem, coś nagrywałem. Tam był receiving, ok. To był shipping, to był receiving chyba. Wydaje mi się, że raz tutaj już byłem. W każdym razie mapa kieruje mnie z 12 godzin, stąd oczywiście dołem. Jaki day's appointment? Do 5 muszę się tam wyrobić. 12 godzin, dzisiaj wyjadę jeszcze 8, 7, o spoko, nie jest źle. Pan parkuje, jakiś inny koło mnie Dobrze. Dzisiaj dużo czasu nie zużyłem. Zostało mi prawie 3 godziny. Wow. Przejechaliśmy natomiast 400 ileś mil. 473 mile według GPS-a. ABS mi się włączył na przyczepie. A, to ciekawe. Do tej pory go nie było. 466 na Volvo. Volvo zawsze zaniża. Gdzieś tak od 10 mil dziennie. Wysokie spalanie dzisiaj. 6-7. W tą stronę, w tamtą stronę było bardzo, bardzo kiepska ze względu na ten wiatr. Prawda? Fajny trak przed nami. A ja znalazłem jakieś ostatnie miejsce na tym placu. Kiepsko z miejscówkami akurat. No to tyle na dzisiaj. Dobrze. Poranek. Rozpoczynamy dzień ostatni podróży. Łazienka załatwiona. Toaleta zrobiona. Pustki na parkingach. Że hej.
pracować właśnie tu, gdzie pracuję, między innymi dlatego, że w Ohio są fajne parkingi oraz fajne łazienki. Tak teraz wyglądają restorajki. Puściuteńko. Wszystko pozamykane. Nie ma prawie żadnego biznesu. Fajnie się pracuje. A to i parkingi. Z darmowymi showerkami oraz prywatnością. Co nie? To jest super. I na tych restorajach, w normalnych warunkach gospodarczych, jest również mnóstwo cywilnych ludzi, że się tak wyrażę. Normalnych ludzi, normalnych kierowców, turystów, którzy gdzieś tam podróżują. Natomiast obecnie te plazy są praktycznie opanowane przez nas, przez kierowców zawodowych. W toaletach nie ma żadnych kolejek. Pustki. Zasadniczo w tym budynku. Ale niestety oznacza to, że większość biznesów również jest zamkniętych lub ma okrojone godziny. Po prostu dziwne uczucie, jak się tam wchodzi. Wiadomo, czasy pandemii, nie? Zróbmy inspekcję. Zasadniczo nic się tu nie dzieje, za wyjątkiem tego ABS-u. Nie wiem, dlaczego mi się nagle zaświecił. Nie ma na to potrzeby. Więc ja to oczywiście ignoruję, bo to nie są sprawy, które zaprzątają moją głowę. To są ABS na przyczepie, to są takie imponderabilia. Nie warte zachodu, gdy pracuje się w takim charakterze jak ja, czyli krótkie trasy. Ja jestem, jestem niemalże już pod domem 6,5, około 6 godzin, prawdopodobnie 6,5 godziny do klienta, do rozładunku. Wobec tego takie drobne naprawy w ogóle nie mają znaczenia. Co innego, gdy jest się gdzieś w dalekiej trasie na zachód, na tych pustkowiach i jedziesz na dodatek jeszcze rozładować, wtedy takie rzeczy mają większe znaczenie, ale i tak przeważnie się je ignoruje. Takie drobne usterki. O tyle, o ile można, prawda? Jeżeli to są takie usterki, które sam możesz usunąć, albo nie przeszkadzają ci w jeździe. A tymczasem już trochę pauzy pokręciłem i mogę jechać. Jedną rzecz mogę wam powiedzieć, że wydaje mi się, że to jednak nie jest dobry pomysł z tym, bo kupiłem sobie taką siatkę do siedzenia na siedzenie, jak widać. Co prawda na normalny samochód, normalny fotel samochodu osobowego. No i teoretycznie ma to, prawda, przeciwdziałać poceniu się, ale działa to wręcz na odwrót. Muszę chyba do tego dodać po prostu koraliki na górę albo pod spód i zobaczyć, jak to będzie działać. Na razie przetestuję to dzisiaj, jeszcze pojeżdżę na tym, ale zauważyłem, że wczoraj, pomimo tego, że był pochmurny dzień, to ja się poczułem bardziej niż normalnie na takim krześle. W siedzeniu, w fotelu. Nie ma co gadać. Ruszamy.
zauważyłem, nie spojrzałem na daty na aplikację, tylko jakby automatycznie założyłem pociąg. Że mam zjechać, zrobić tą dostawę, dwie dostawy. Ale to jest właściwie super, bo oznacza to, że ja będę na czas na yardzie na pierwszą. Kończę robotę o pierwszej, będę w domu i z domu pojadę do mechanika na trzecią, czyli się wyrobię, czyli rewelacja. Bardzo się cieszę, bo choć nie jest to ważne, to ja lubię po prostu sobie rzeczy jakby usunąć z drogi, a to jest takie coś, co mnie będzie badrowało, będzie mi nade mną wisieć. Najbardziej mnie wkurzają te rzeczy, do których się nie mogę zabrać. Gdzieś tam z tyłu mojej głowy, świadomości one egzystują i wiem, że powinienem to rozwiązać, a nie miałem do tej pory siły, tylko prokrastynacja. I nie rozwiązałem tego. To jest wkurzające na maksa dla mnie. Co nie? Tego dobrze, że załatwię ten samochód od razu parę dni i wszystko będzie ok. Także wracamy na bazę. Jeszcze jedną rzecz trzeba zrobić na dzisiaj, wieczorem. To jest rzecz, która się nazywa... Zamiast mówić, to wam pokażę, co nie. Tam, w tym pudle. Otóż to... Trzeba zrobić... Obowiązki, moi mili, obowiązki. To, co cesarskie, trzeba oddać cesarzowi. A to, co boskie, Bogu. Dzisiaj modlimy się do bogów dyscypliny i tortury.